Siema, jestem Piotr, a to jest Assassin's Creed Trójka. W poprzednim odcinku ktoś nam prosił o pomoc. I raczej udzielimy. Panie, nie kryj się pan. Okej, czemu by nie? Jakiego dryfie? Okej, dobra. Ciekawe, co się stało. O, ho, 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 panie. No wilki pierdzielone. Dzień dotknę wodę. What this Nobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who are you calling? A Nobend? You, because you are one. Pszczel. What are you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. No. Coś mi się wydaje, że będzie zajebiście. Oj tam, kurde, taki z niego asasyna boję się zamoczyć, kurde. Zmoczyć. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. Zamoczyć też może być. That and other things. Co, zimna woda? Keep it the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. O, panie, na bogato. Dobra, no to zobaczymy, jak możemy rozbudować swoją osadę. Kurde, panie, gdzie to jest? A, oczywiście w bindach. Dobra, pierdzielić to. Dobra, zobaczymy na tej mapce. No to najpierw do nich pójdziemy.
Zastanawiam się, co ciekawego nam mają do zaoferowania. Dobra, jakoś ten wbije. Nie w takie miejsce się wspinałem. Aha. Dobra, nieważne, jeszcze wyżej pewnie. Dobra, wbijemy na to drzewo. Tylko kurde jak? Okej. A, było nawet łatwiej niż myślałem. Okej, tędy też można. Kurde, jeszcze ty się przekonasz, że ty potrafisz. Czy tamten koleś na serio spadł? Ja pierdzielę, szczerze. Ale to jeden z nich chyba. Panie, co pan? No bij go, kurde, Marian. No... Nie baw się tą bronią, tylko... O, właśnie, otóż to. Czekaj, mam pomysła. Tni! Dobra, nie mogę tego. Łuk. A dobra, kurde, nawet nie można się pobawić w przycinanie liny. Nawet chociaż chciałem strzelić tą linę, wiem, żeby nie poszło, ale... Czemu by nie? Ależ proszę. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare, blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided they'd punish me for their trouble. Aha, zajebiście. Wkurzyli się, że był zbyt biedny dla nich. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my woodshop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. No, i zajebiście. Kurde, powiększamy rodzinkę. No, okej. Dobra, panie. Mogę z panem pogadać. No niezbyt. Ale dobry, niech będzie. Zobaczymy, czy coś jest jeszcze ciekawego. Dobra, to przy okazji tam pójdziemy też. Czy mamy konia? Właśnie. Powinniśmy mieć. Czek. A to wygląda jak...
czytać, kurde. Tak, kurde. Konia na pewno to zwabię, no. Ale ja na serio tego głupi jestem, kurde, nie przeczytałem tego. Tak wyglądało, nie wiedziałem. Głowa czegoś tam, co pomyślałem, dobra, może to koń. Nie no, czymś przywoływałem go. Może tylko tamta postać miała, poprzednia. Ale chociaż... Ta chyba te... A dobra, pierdzielić. Pójdę sam. Z buta, ale... Czemu zima? Serio? Zahaczył się liście? Jak w niektórych grach. Krzaki są takie twarde, że można w nie pierdzielony samochodem i go rozwalić. I samochód rozwalić. O, na przykład te. Dża... O ku... Ja zawsze mam pecha. Jest woda, skacze i pierdzielne w kamień. Ciekawe, gdzie ten był wodospad. Sędziłbym tak jumpnął. Oho, przyciąganie, kurde. O tym jumpnę sobie. Ale no najpierw wezmę to coś. Jakąś tam skrzynkę, no. Dobra. Ale mi duże, jak cholera. Jeb, w kamień, kurde, pewnie. O, zobaczymy, czy da się nawet stąd uciec. Nawet kiedy się sprawie za późno. Serio, tu mogę grze chodzić? Ale... No tak, żeby kurde pierdzielone prądy morskie przypadki mi nie wywaliły. Dlaczego kurde? A tym razem nie pierdzielono w ten kamień. I pewnie to powtarzałem 20 razy. Dobra, prądy morskie dali są. Ale jak tu płytko. Ja myślałem, że będzie zajebiście i będzie można nurkować bardziej. Toń, kurde, toń. Będzie zajebiście, a to takie... Kurde, ile to ma? 2 metry? Głębokości ogólnie? No chyba tutaj jest tak na niegłębiej, tylko że 2 metry. No mi się wydaje, że się wpieprzy jakoś. Się zobaczy najwyżej. Nie, nie... Nawet tutaj nie poskoczy, kurde. Wspina się po ścianach i tak dalej, a kurde nie może się na takie coś wpieprzyć.
Dobra, w sumie nie to cudujmy, bo jest niedaleko. Co on kurde znalazł? Dobra, się dowiemy od niego. O, otwarte. Byłem blisko, oba na o. Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. Mm-hmm. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but... Niewielki. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. Aha. Ja, no wiadomo, kurde. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she. No, zawsze mówię jako ona. Yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. Okay. I can see to that. How long before it, she, is able to sail again? Just get me the lumber, boy. No, okej. Okay. No, napiję się z nimi tyle. Oho, panie. Dobra, niech będzie. Kurde, chłopiec na posyłki. Tam byłem, teraz... Tu pobiegłem z powrotem tu. Teraz jeszcze oddać mu deski z drewna. No, deski w sumie, bo przerobi pewnie. Aha, ach te krzaki. Znaczy ach te liście, kurde, wszystkie. Zastanawiam, jak długo odcinek zrobił, bo jest długo 15. Zacząłem nagrywać za 5, czyli no, prawie 20 minut można powiedzieć. I się zastanawiam, czy pół godziny, czy trochę dłużej, ale się zobaczy najwyżej. Pewnie już jest. Pewnie wy już wiecie, bo przecież jest tam pokazany czas, więc się zobaczy. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Mm-hmm. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Okay. No, panie, panie, dębowe drewno, dębowe, mocne, dobre. Czekaj, dziczyzna, jelenia skóra, liś ogon, lisia skóra, ogon jelenia, serce jelenia, szpil. Coś tam dalej. Dużo tego. Panie! Gdzie pan to trzyma? Dobra, drewno. Dobra. Stać mi, jestem bogaty, kurde.
Czekaj, co jest? Panie, kurde, ja chcę oglądać, a nie. Dobra, pierdziele, niech będzie. Ja chciałem popatrzeć sobie różne rzeczy i tak dalej. Pierdol momentu i inne. Tylko, że niestety już nie mogłem cofnąć. Ale dobra, może następnym razem się zobaczymy. To mi ciekawi akurat. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training and work. What little no, zajebisty statek, kurde. Was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. Kurde. To dopiero asasin. Pojawia się znika. Czy murzyn w kopalni? But I knew it was too soon. No, skok wiary prosto w kamień. Skok wiary, okej. A ma tylko 2 metry głębokości, kurde. Kto by tak skoczył? Ja jakoś niezbyt. Gdybym wiedział, że tylko 2 metry. Uuu, panie, już mi się podoba. Ale dobra. Minigra u niego? A skubany pewnie ma asa w rękawie. Mu to nawet 2 się nie przydadzą. Ale wreszcie będę pływać, będę mieć własną załogę, zajebiście. No, a sobie pływam pod statkiem. Jumpy na skróty. Siema, muchas gracias, for favor, kurde. Dobre murzyny. Dziwne. Zamiast tym sterować, to ja całą mapką steruję. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot, never the left foot. Horrible look. Step with your right foot. No, okay. A jestem leworęczny, to też lewonożny, no więc z lewą pewnie mam szczęście. She is... Solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what you can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. Okay, I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Jak to wygląda, kurde? Tak płytko. Że aż dno widać. A to jeszcze pływa po tym. A jeśli tak zastanawiam, czy to przypadkiem nie piraci? To tamten, kurde, kapitan się zachowuje trochę jak pirat. No, dlaczego on ma auto, kurde... Auto wkurwianie on ma. On ma auto łapanie się za wszystko. Jak już coś na coś się wpieprzy. Właśnie to jest dla niego głupie. You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. If you call her, she'll pull it to you. Dobra. Here, killer flies again. Do you feel it, lad?
course for Martha's Vineyard. To jest prawda. Dobra, dobra. A mogę się wpieprzyć w kogoś? O, pełne żagle, kurde. Jeszcze te boki. Te boki to pierwszy raz widzę tak w statkach. Dodali w tej grze, bo takie to nie ma. Dobra, spokojnie. Do tego są pół żagle. Jak jest wiatr, to pół żagiel. Zaraz to pierdyknie. A te po bokach, no to pieprzno w tym kamieniu. Okej. Dobry. Tam na pełnej. Nie będziemy się z tym pierdzielić, kurde. To ma być. Kurde, to ma być statek, a nie jakaś popierdółka. Dlatego płyniemy na pełnej. Tam ci śpiewają. Dobra, ja skrótem. Ten nie chce ciśnie dookoła. Dobra, z wiatrem, panowie, z wiatrem. Zobaczcie, widzicie jak on kręci? Lekko wezmę w prawo, a potem nagle. Ty, panie. Czekaj, coś sprawdzę. No. On tak ma, że lekko zakręci, a potem kilka kółek zrobi. Ty, panie. Dobra. Ciśniemy, kurde, na pełnej. Dobra, no. Okej. Dobra, wezmę pół żagiel, żeby jakoś pływać. Tutaj raczej szybszych nie trzeba. Dobra, niech będzie. Mogę bliżej. Tam mogę daleko, będę pół godziny płynąć. Jak ja bym chciał wojny z statka, kurde. Tak, dokładnie. Nice to see you too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? Dużo chleją. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery. Tam ci dali śpiewają. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. A good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? Oh, kurde. I don't much care for your tone, boy. Kurde. Hey, you don't want to be doing that, Biddle.
Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 whoa. O, panie, panie. Wylidać mogę dać. Bobby, take your friends and get out. Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Człowiek gówno, kurde. O, szereg. Twój chłopiec zaraz się chyba da w mój, kurde. Po mordzie by dostali, kurde, to by podzielić, gdzie jest ten Charles Lee. Dobra. Ciśniemy. No, wreszcie ci działa. No i prawdopodobnie w sumie nawet wiadomo co. Czy oni nie zadają mi obrażeń? Jeszcze troszeczkę. Dobra, ja chciałem trochę bardziej przypomnieć jeszcze do przodu lekko. No wiecie, żeby po prostu było to bardziej na środku. Ale dobra, niech tak pieprzną. No, zatopione. Jak pudło, jak... A właśnie, jak zrobić... Dobra, napierdzielać tyle. Okej. No. I zajebiście. No, ale to mi się podoba, że cała załoga się cieszy. A, dziękuję, dziękuję. No, i zajebiście. We'll make a jet tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out. Oj, dobra, nie dziaduj. Co boisz się? Ja bym sobie jeszcze popływał. Dla nieźle jak ta szczura lądowego, ale dobra. Cóż za... Chodźcie tu. No, giń. Pół żagiel. O ty, panie, po mordzie pan dawno nie dostał. Człowieku. Wiesz, z kim tańczysz? I... Ognia. Aj, trochę za... A nie, jednak zdążyłem. Trochę za późno. Dobra, zamiast QE, no to mogło być całkowicie wsadem. Dobra, szykować się. Okej. No. Okej, i już. A, stamten.
Ale dobra, ja chcę po swojemu. Bo mi to zniszczy zabawę. Aha, pudło frajerzy. No może prawie. Jak można mieć prawie pudło? Czekajcie, jeszcze. Strzelać. No. O, ale mnie skanuje, kurde. Dobra. Pełny żagiel dopiero za chwilę. Dobra. I teraz. Pół żagiel, żeby wymanewrować. A dobra, ładujcie. Kto będzie pierwszy? A nie można mimo kto kliknąć spacji. A dobra, z opóźnieniem, okej, dobra. W sumie nawet rozumiem. Wiadomo. Ja bym jeszcze dla pewności. No nie no, zajebiście. Kurde. Kurde. Da, wracajmy albo zrobimy kurde z jelita grubego skrankę. Albo linie, na której mi powiesi. No, czuję się jak pirat po tych kilku zdaniach. Kilku głupich zdaniach. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple! You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned, he'll chew your ear off. Anyway, your keeler's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now I implore you to head up the hill before the old man comes home. Nic nie robi, no to ja się nie dziwię, że pozostawia jego w spokoju. And not even a goodbye before you leave. Said it. Sorry. Well, what are you waiting for? Czy 3 tygodnie, no to trochę jednak na serio, ja się nie dziwię. Żeby się wkurzył, bo 3 tygodnie. Put them on. Panie, na Boga to. Dobra, załóż szybciej, bo muszę kończyć odcinek. Kurde, 40 minut. A, dobra. Bo się rozkręciłem. Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've no, dokładnie. Your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Witaj wsparcie. Assassin. Okej, dobra, filmik jeszcze będzie pół godziny. I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here. Nie, że nie jest bezpieczne. Ale mi pocieszająca wiadomość? Kurde, stary. Weź się naucz pocieszać. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van too, but there's not much I can do for us. That's an easy one. Czerwony kapturek się odezwał. Panie, kolejne ładowanie.
Kolejny filmik. Serio? If only they knew. What's this? A remote operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office. Kurde, filmik za filmikiem teraz będzie. Nie da mi skończyć, pierdziel. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean above? Kurde. Dobra, kończy się filmik. Tak, słyszycie. Okej. Czemu by nie? Ale kamerka. Ale obraz tuż niezbyt. Dobra, więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.